Szanowni Państwo, w związku z publikacją Kościół Ducha o historii ruchu charyzmatycznego zaczęły się pojawiać pierwsze komentarze, pierwsze uwagi, prośby o wyjaśnienie i w związku z tym ta moja wypowiedź dotycząca pentekostalizacji. Czym jest pentekostalizacja? Dlaczego ten proces jest tak istotny, a wydaje się być mało zauważalny w Kościele? Niewiele jest refleksji na ten temat. Tak się akurat złożyło, że kilka dni temu uczestniczyłem w spotkaniu na inny temat dotyczący promocji publikacji księdza profesora Tadeusza Guza w Amikusie, w domu pielgrzymkowym przy sanktuarium świętego Stanisława, gdzie znajduje się grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I prowadzący to spotkanie brat Tadeusz Ruciński pod koniec tej rozmowy z księdzem profesorem zadał mu takie pytanie dotyczące pentekostalizacji. To było dość rozbudowane pytanie i właściwie nie chcę tego powielać, bo można sobie odsłuchać całą rozmowę na YouTube. Natomiast zacytuję fragment tej wypowiedzi brata Tadeusza, bo ta wypowiedź, ten fragment będzie dobrym wprowadzeniem do tematu. I tym zjawiskiem u nas, przynajmniej z tych, którzy mają jakiś głos słyszalny, no, interesuje się ksiądz profesor Andrzej Kubeliński. Zacytuję tu kilka jego zdań o tym zjawisku, które nam przeobraża chrześcijaństwo i prowadzi dokładnie w tym kierunku, o którym ksiądz profesor mówił, a który, można powiedzieć, wynika z nauczania nie tylko Lutra, ale reformatorów. Najważniejszym procesem, który należy uznać dzisiaj za prawdziwą rewolucję, jest globalna pentakostalizacja chrześcijaństwa, określana przez niektórych badaczy reformacją pentakostalną. Nową reformacją, reformacją afrykańską, reformacją spóźnioną o 5 stuleci lub reformacją przeniesioną w czasie o 500 lat. Trudno dzisiaj przewidzieć, do jak głębokich zmian doprowadzi chrześcijaństwo nowa reformacja w najbliższych dziesięcioleciach i stuleciach. No tak, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński nazywa pentekostalizację nową reformacją, która przeobrazi chrześcijaństwo, Kościół katolicki. I w wielu wypowiedziach księdza profesora właściwie jedna konstatacja się przewija, że ten proces jest nieuchronny. To znaczy, chrześcijaństwo znajduje się od co najmniej kilkudziesięcioleci w narastającym procesie transformacji takiej duchowej, który ksiądz Kobyliński nazywa uzielonoświątkowieniem. Czyli, że my wszyscy stajemy się jakby zielonoświątkowcami. Jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę hasło pentekostalizacja, to znajdziecie bez żadnego trudu przynajmniej kilkanaście wypowiedzi, w tym kilka interesujących księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, ale także księdza profesora Mariusza Rosika, księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, który nawet nagrał cykl bodajże 11 takich półgodzinnych wykładów na temat pentekostalizacji. Nie chciałbym się do tych treści odnosić, tym bardziej, że one wychodzą z takiego założenia, że należy ostrzegać przed możliwymi deformacjami. Natomiast generalnie w dobie ekumenizmu ta rzeczywistość przemiany, przetwarzania Kościoła jest, tak jak już mówiłem, nieuchronna. Czym zatem jest proces pentekostalizacji? W tej książce Kościół Ducha
rozdział 17 jest poświęcony tej tematyce i z tego punktu widzenia, czyli punktu widzenia krytycznego, krytycznej analizy, pentekostalizacja nie jest niczym innym jak rugowaniem wszelkich form duchowości katolickiej wykształconej przez 2000 lat poprzez rozwijanie takiego doświadczenia duchowej mocy związanej z darami zielonoświątkowymi czy w ogóle z nowymi kościołami charyzmatycznymi, które teraz rozwijają się w bardzo dramatyczny sposób niejednokrotnie. I liderzy w Kościele katolickim, liderzy ruchu charyzmatycznego czynią to pod hasłami praktycznego ekumenizmu, budowania jedności. Gdyby tak było, gdyby faktycznie pentekostalizacja prowadziła do przemiany duchowej Kościoła i do jednoczenia chrześcijaństwa, to należałoby się tylko cieszyć. Natomiast w kontekście ukazania tego, że duchowość pentekostalna, czy szerzej ewangelikalna, wywodzi się z herezji metodystycznych i baptystycznych, poczynając od pierwszych przebudzeń w Stanach Zjednoczonych, rodzących się w Stanach Zjednoczonych w XVII wieku i potem w XVIII aż do XIX wieku, no to należy zacząć bić na alarm, ponieważ jest to rzeczywistość naznaczona nie tylko błędami teologicznymi czy fałszywą duchowością, ale wręcz naznaczona zwodzeniem duchowym. Czyli można tutaj powiedzieć, że jest to takie spodziewanie się odnowy Kościoła, wiosny Kościoła, nowej pięćdziesiątnicy, tak jak to zostało zadekretowane po Soborze Watykańskim II, nowego zesłania Ducha Świętego, spodziewania, że bracia odłączeni stają się w ten sposób naszymi braćmi w wierze. Natomiast to nie jest wiara Chrystusowa, to nie jest Kościół Chrystusowy. To jest rzeczywistość, która degeneruje zdrową wiarę i pentekostalizacja musi wyprowadzić chrześcijaństwo na manowce. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego proces pentekostalizacji musi doprowadzić do degeneracji chrześcijaństwa. Nie mam tutaj na myśli tylko Kościoła katolickiego, ale na przykład te przejawy tak zwanych wolnych kościołów ponadwyznaniowych czy zborów charyzmatycznych, które jak mrówki powstają w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce, gdzie te procesy są o wiele mocniejsze niż w Polsce. Jest całe mnóstwo przykładów przedziwnych, karykaturalnych form modlitwy, uwielbienia, ekstatycznych zachowań. Zwykło się to tutaj mówić o tak zwanym Toronto Blessing, ale tak jak w książce też to podkreślałem, to nie jest do końca prawdziwe spojrzenie, ponieważ ta rzeczywistość nie narodziła się wraz z tak zwanym przebudzeniem duchowym na lotnisku w Toronto w 1994 roku. Ona jest obecna w nurcie rebelii protestanckiej w zasadzie od czasów Marcina Lutra, ponieważ takie objawy proroczych histerii były typowe u anabaptystów, u menonitów, u baptystów na terenie Anglii, u kwakrów, u pierwszych pielgrzymów, którzy jako purytanie emigrowali do Stanów Zjednoczonych, dali początki dla metodyzmu, dla baptyzmu, dla pierwszego i drugiego przebudzenia. Po kolei we wszystkich tych nurtach, co myślę, że zostało pokazane w tej książce,
mamy do czynienia z pseudoduchowymi histeriami religijnymi, fanatyzmem, takim fundamentalizmem sekciarskim, i wszędzie tam występowały zjawiska typowe dla ruchu charyzmatycznego, czyli wypowiadanie się czasami w ekstatycznej formie też śpiewu, w tak zwanych językach traktowanych jako dar duchowy, w prorokowaniu, w uzdrowieniach, wizjach, namaszczonych proroctwach i tak dalej, skłonnościach apokaliptycznych. No właśnie w tym nurcie przecież narodzili się Świadkowie Jehowy i różne dziwaczne sekty XIX-wieczne na kontynencie amerykańskim. Więc zielonoświątkowcy na początku XX wieku to wcale nie była grupa jakby chrześcijan przebudzonych, odnowionych w Duchu Świętym, jakby na zasadzie nowego wylania Ducha Świętego. To była kontynuacja różnych form ruchu uświęceniowego XIX-wiecznego, gdzie te fenomeny także występowały. Jest rzeczą karygodną, że właściwie Kościół katolicki otworzył się po Soborze Watykańskim II na te doświadczenia, ponieważ zdrowa doktryna katolicka, zdrowa duchowość jakby chroniła nas, katolików, przez całe wieki, te kilkaset lat trwania rebelii protestanckiej, od tych herezji, tego fanatyzmu i tych bardzo opłakanych skutków. Natomiast no, też staram się ukazać w książce, że przeniknięcie tych doświadczeń duchowych na łono Kościoła to był efekt świadomego desantu. To wcale nie była rzeczywistość jakby ze spontanicznego natchnienia grupy jakichś ludzi, raczej bardzo świadomych animatorów tej rzeczywistości, którzy ją wprowadzili z jednej strony od dołu przez świeckich charyzmatyków, z drugiej strony od góry przez hierarchów modernistycznych, którzy zaczęli promować charyzmaty i charyzmatyzm na wszelki możliwy sposób w latach 70. XX wieku. Dzisiaj ten proces pentekostalizacji ulega może tak drastycznemu przyspieszeniu wraz z pontyfikatem papieża Franciszka i właściwie jest związany ten proces z sprowadzeniem do powszechnej agendy takiej formacyjnej Kościoła. Mam na myśli tutaj seminaria dla przyszłych kapłanów, zakony, zwłaszcza te nastawione na nową ewangelizację, taką modernistyczną, otwarcie na świat. Duszpasterstwa młodzieżowe, studenckie, rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży, różnego typu grupy modlitewne. Wszędzie tam następuje asymilacja przez różne formy no, doświadczenia duchowego wynikającego z pentekostalizacji, czyli z uzielonoświątkowienia. Czyli nastawienie na przeżycie, chrztu w duchu, która to inicjacja jest fałszywie utożsamiana z wylaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, a praktycznie jest ona związana z herezją metodystyczną Johna Wesleya i takie są jej źródła, z tak zwanym całkowitym uświęceniem tu na ziemi, z pewnością zbawienia. To jest typowa doktryna wynikająca z fałszu nauczania Marcina Lutra. Za tym idzie wizja takich nowego kościoła. Zaczyna wchodzić określenie, że jest to kościół nowego adwentu, czyli jakby nowego oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa, czy może raczej na
na ponowne duchowe zjednoczenie Kościoła. Historia no, duchowości ewangelikalnej, tych wszystkich grup, sekt na gruncie protestanckim, głównie amerykańskim, pokazuje, że w zasadzie wszystkie te grupy mają tendencję do degeneracji, ponieważ poszukują doświadczenia, skupiają się na doświadczeniu mocy, mocy duchowej i uważają, że oddają cześć Panu Bogu poprzez moc duchową. Natomiast generalnie ten drugi człon tego nauczania Pana Jezusa do kobiety przy studni, do Samarytanki przy studni, jest ignorowany. Czyli Pan Jezus powiedział, że Ojciec poszukuje takich czcicieli, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. I to jest rozumienie katolickie tego, czym jest prawda, czyli prawda dogmatyczna, prawda wyznania, prawda nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czyli tego całego tego wysiłku odczytywania znaków czasu, odczytywania tego, co jest prawdziwe i oddzielania tego, co jest fałszywe, co się dokonywało praktycznie przez te 20 wieków w Kościele, przez wysiłek świętych i doktorów, nauczycieli, teologów, mistyków. Ten proces jest bardzo istotny dlatego, abyśmy mieli punkt odniesienia właśnie w prawdzie, która jest nieomylna, która jest świętą tradycją katolicką. Jest po prostu nauczaniem i z objawieniem równoważnym z objawieniem biblijnym, pokazującym prawdę tego, czym jest Kościół, czym jest wiara, czym są dary duchowe, czym są w ogóle dary Ducha Świętego, jak działa Duch Święty. Tymczasem tutaj widzimy w tej pentekostalizacji takie działanie, które organizacyjnie papież Franciszek nazywa służbą Charis. Jest to grupa organizacyjna funkcjonująca w całym świecie katolickim na różnych poziomach, gdzie ci ludzie tam zaangażowani mają organizować formacje różnych miejsc w Kościele poprzez na pierwszym miejscu wprowadzanie tam doświadczenia chrztu w Duchu Świętym. I to jest jakby jeden kierunek pentekostalizacji. Drugi kierunek jakby z tym współgra, jest to przekształcanie form pobożności katolickiej na formy zielonoświątkowe, oparte na emocjach, na uczuciu, na doświadczeniach duchowych, przy czym tutaj w zasadzie wszystkie formy, czyli modlitwa, czyli liturgia, a w zasadzie paraliturgia, czyli doświadczenie Bożej obecności, które jest przesunięte na taką zupełnie wyimaginowaną strukturę Boga obecnego pośród nas poprzez czyny mocy. Te czyny mocy to są uzdrowienia widoczne, ekstatyczne, to jest fizyczne odczuwanie tejże mocy w postaci omdleń, padania, śmiechów, czasami histerii. To są też formy, gdzie mają się ujawniać złe duchy w postaci no, widocznych oznak wpływów demonicznych. I ta pentekostalizacja w zasadzie polega na tym, że katolicy zaangażowani w różnego typu te formy duchowe zupełnie odchodzą od myślenia katolickiego, od wiary katolickiej, takiej zarówno w duchu, jak i w teologii, jak i w postrzeganiu Kościoła i świata na rzecz połączenia bycia zielonoświątkowcem praktycznie z byciem modernistą takim. Nie na darmo właśnie liderzy charyzmatyczni z entuzjazmem odnoszą się do pontyfikatu papieża Franciszka i jego
i jego wdrażania tej doktryny synodalności, cokolwiek ona oznacza. Gdyby chcieć tak w punktach podsumować, jakie są główne elementy tej pentekostalizacji widoczne w Kościele jeszcze nominalnie katolickim, poddanym właściwie coraz mocniej modernizmowi, w takim duchu, gdzie jest koncentracja na doświadczeniach duchowej mocy. Mówiłem o inicjacji chrztu w Duchu Świętym, ale za tym idą wszystkie konsekwencje w postaci fałszywych darów charyzmatycznych, fałszywych uzdrowień, fałszywego proroctwa i tak dalej. To skupienie na tych przeżyciach charyzmatycznych, takich ekstatycznych, można nazwać sola experientia, i to jest właściwie główny dogmat w tym środowisku, w tym nurcie, gdzie poza tym funkcjonuje zasada: nieważne co się głosi, ważne, że jest to w tak zwanym namaszczeniu duchowym. Na czym to polega? Jeżeli w danej wspólnocie pojawia się nauczyciel, ewangelizator, prorok, skupiony na walce, terytorialnej walce duchowej, no to tam zaczynają się emanacje złych duchów. Zaczyna się jakby taka pogoń za egzorcyzmowaniem wszystkiego i wszystkich wokoło. Jeżeli jest tam jakaś grupa utalentowanych muzyków, koncentrują się na rozwijaniu uwielbienia. Ostatnio we Wrocławiu, bodajże na stadionie, było takie 6-godzinne uwielbienie z modlitwą o uzdrowienia. 20 tysięcy ludzi uczestniczyło tam. Gigantyczna impreza. Właściwie nie spotkałem informacji, skąd się wzięły pieniądze na wynajęcie takiego stadionu, na takie potężne nagłośnienie, ale o to mniejsza. Takie bezkrytyczne przyjmowanie poglądów sekciarskich dotyczy też uczestniczenia w seminariach niby ekumenicznych. Na przykład rozpleniają się konferencje na temat proroków, albo też zupełnie kuriozalna rzecz, tak zwany czat internetowy, gdzie trójka proroków, prorokiń z takiej sekciarskiej w zasadzie wspólnoty, armia Boga, armia dzieci, jakoś tak. A w każdym razie nie chodzi tutaj o nazwę, tylko chodzi o formę. Na czacie ludzie tam piszą jakieś swoje komentarze, uwagi czy prośby, i ci prorocy przez internet prorokują im, czyli ogłaszają im wolę Boga, bo to jakby ci ludzie uważają, że mają bezpośredni kontakt z Bogiem, z Duchem, który im mówi, oni są takimi przekaźnikami tej bezpośrednio tej woli Bożej dla tych słuchaczy. Ciekawą rzeczą jest, że zwykle w tych przesłaniach pojawia się zachęta do oddawania dziesięciny, czyli dziesiątej części swoich zarobków netto na potrzeby jakiejś wspólnoty, czyli właściwie oni to robią zawodowo, bo się z tego utrzymują. Przynajmniej główni liderzy tejże armii duchowej. W tym nurcie, tak jak już mówiłem, ale to warto podkreślić, podejście do praw dogmatycznych jest bardzo często wypaczane, ponieważ podlega takiej swobodnej interpretacji ze strony świeckich liderów, którzy są tam pasterzami. Pełnią funkcję pasterzy, bardzo często są kierownikami duchowymi wpływającymi na życie tychże ludzi. I to ma być Kościół Nowego Adwentu, czyli ten Kościół, który ma jakby przeorać świadomość
chrześcijaństwa, świadomość bycia chrześcijaninem współcześnie, ale jeżeli popatrzymy na ten problem pentekostalizacji w świetle innych procesów, które się dokonują w świecie pod hasłem ogólnym globalizacji, to można dostrzec, można by to zanalizować w takim kontekście jakby dostosowywania się tego charyzmatycznego kościoła zielonoświątkowego do form bycia w świecie, ponieważ bardzo często te wspólnoty funkcjonują na zasadzie takich niezależnych sieci, które nawzajem na siebie wpływają, głównie przez nauczania, przez liderów, przez posługę uzdrawiania, prorokowania, przez wizje też dotyczące zjednoczenia nie tylko w łonie charyzmatycznego chrześcijaństwa, ale też podobne nauczania można dostrzec co do tzw. Żydów mesjanicznych, albo też islamu, który w warstwie takiej ma też element charyzmatyczny, ma też element taki duchowy, zbliżający ich do charyzmatyków. Mówi o tym, czasami o tym mówił na przykład ksiądz, niedawno arcybiskup, a od paru dni kardynał Grzegorz Ryś, który jest taką wiodącą postacią w Polsce, takim motorem napędowym, tak właściwie pod jego skrzydłami ta rzeczywistość się rozwija i nie na darmo jest on jednym z ulubionych hierarchów papieża Franciszka. Jest zresztą taki filmik, gdzie papież Franciszek wita z otwartymi ramionami arcybiskupa wtedy Rysia i wita go słowami: mój ty heretyku ukochany. Także taka to jest rzeczywistość. Istotnym elementem tego uzielonoświątkowienia jest tak zwane namaszczenie duchowe. To jest też rzeczywistość bardzo zwodnicza, polegająca na tym, że wyposażenie do posługi, do danej posługi charyzmatycznej, nauczycielskiej, ewangelizacyjnej, formacyjnej, kierownictwa duchowego, odbywa się przez bezpośredni jakby napływ, otrzymanie mocy duchowej wprost od Ducha Świętego. Zwykle to się dokonuje za pośrednictwem nałożenia rąk przez innych liderów, takiego wyposażenia w namaszczenie duchowe. I ludzie, to jest z gruntu rzeczy postawa gnostyczna, ponieważ ci, którzy są namaszczeni, na przykład duchem proroczym, no to są wybrane narzędzia. To oni mają pewną zdolność duchową do jakiejś formy bezpośredniego kontaktu z Bogiem, z Duchem Świętym. Co więcej, uważają, że mają prawo do występowania w imieniu Pana Jezusa. Na przykład w imię Pana Jezusa gromię złe duchy. Ktoś to czyni, prawda? Związuje te duchy, odsyła. Czyli on jakby jest kimś w rodzaju, no trudno powiedzieć, no jakby wchodzi w rolę Pana Boga, znaczy jest jakby posłańcem Bożym, który ma władzę w imieniu Pana Boga. Czyli coś, co właściwie nawet w Kościele katolickim, nawet papież, który ma władzę kluczy, czyli związywania i rozwiązywania, nie ma takiej władzy, jak mają ci namaszczeni prorocy, ponieważ oni coś nakazują i to ma się stać. A jeżeli to się nie dzieje, a bardzo często się nie dzieje, no to jest wina na przykład tego, kto prosi o uzdrowienie, bo ma widocznie za małą wiarę. Silnie rozwinięta konfrontacja w związku z tym z mocami duchowymi jest jakby klasyczna dla tej rzeczywistości pentekostalizacji, ponieważ chodzi o to, że ci, którzy się temu sprzeciwiają, no to występują po stronie sił ciemności i to należy walczyć z nimi. I jakby
jest cała metodologia takich manipulacji duchowych związanych z mocami ciemności. Nie muszę dodawać, chociaż nie chciałbym rozwijać tego wątku, że bardzo często prowadzi to do bardzo poważnych problemów u różnych ludzi, którzy są poddawani, stają się ośrodkiem tej walki duchowej, bo na przykład są nad nimi wielowątkowe egzorcyzmy, wypędzanie demonów, które trwa nieraz przez wiele, wiele długich modlitw i czasami skutki są naprawdę obłagane od strony psychicznej, życiowej także. Na tym chciałbym zakończyć z takim przeświadczeniem, że to, o czym mówiłem, jest formą swobodnej wypowiedzi, natomiast no, myślę, że należy tą rzeczywistość osadzać w źródłach historycznych, należy badać, rozeznawać duchy, należy bardzo mocno ugruntowywać się w doktrynie katolickiej, tutaj szczególnie w teologii świętego Tomasza z Akwinu, który zresztą na temat darów charyzmatycznych też poświęcił jedną księgę. W zasadach rozeznawania duchów wypracowanych przez takich mistyków jak święty Ignacy Loyola czy święty Bonaventura. Generalnie należy też w tych czasach, myślę, nie ma innej drogi, jak bardzo silnie przylgnąć do katolickiej tradycji, ponieważ jest to rzeczywistość bez błędu. Oczywiście jakieś trudne sytuacje mogą się zdarzać, ale jednak zarówno księża, jak i na przykład książki w tej rzeczywistości, czy liturgia mszy wszechczasów, czy modlitwa różańcowa, kult Najświętszej Marii Panny w duchu fatimskim. To wszystko są rzeczy, które mnie jakby wyprowadziły na czyste wody, na taki fundament zdrowej, czystej doktryny, zdrowej wiary, w której mogę wzrastać, w której mogę się przemieniać i formować. Za to Panu Bogu dziękuję i Najświętszej Marii Pannie.